Dzień dobry moi mili, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jeżeli witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. I przyznam wam się szczerze, że znów miałem lekką przerwę, nawet nie lekką, a sporą przerwę. I teraz będzie mi się naprawdę bardzo ciężko w to wszystko wgrać. No dobra, ale. Co my ostatnio zrobiliśmy? Zrobiliśmy chyba Samsona, z tego co pamiętam. Mamy serduszko na Samsonie zrobione. Jest jeszcze Eve. I ona ma w sumie dwa przedmioty. Martwego ptaka i War of Babylon, czyli tam dziwka Babilonu. Wiecie co, myślę, że w sumie randomowo może nie być źle. Zobaczymy. Bethany. No, w sumie zastanawiałem się nad nią. Dobra, Sellar 1. Co my tam mamy? Księga Płomyków. Tworzy orbitujący sojuszniczy ognik, który strzela widmowymi łzami, ale może zostać zgaszony. Może zostać połączony z drugim aktywnym przedmiotem, nadając ognikom specjalny efekt zależny od przedmiotu. Zmienia pierwszy pokój diabła w pokój anioła. No benefit from multiple copies. A, że nie ma żadnego efektu, jak to zduplikujemy w jakiś sposób. Dobra. Zobaczmy, co to jest za ognik. I to jest taki pretty fly w sumie. Wolałbym nie próbować. Dwa. I one strzelają. Ej, dobra, to może nie być głupie. Jako familiar bardzo fajnie, tylko no właśnie, on zostaje zgaszony. Płomyczek zostaje zgaszony. Ale widzę, że tam on nam zostaje non stop. To może nie być głupie. To może nie być głupie. Tylko, czy jak my to jakimś cudem naładowaliśmy, to... Właśnie, dlaczego mieliśmy drugi stack tego pomyłka? To jest pytanie. Da się go podwójnie aktywować, czy jak? Zaraz zobaczymy. Dobra, no pół serca straciliśmy niestety. Przypadkowo. Au, no już całe serce. No mówię, ja się muszę wgrać. Dobrze, w sumie Devil Roomu nie ma na samym początku. To jakoś mi nawet jeszcze nie szkoda. Piąteczka. Tutaj mamy Diplopię. Jednorazowe. Dopikuje zestawy pick-upy w pokoju. To by było spoko. To by było spoko do kupienia. Właśnie, jeszcze zobaczymy, jaki mamy Treasure Room. To jest ważniejsze dla nas w tej chwili. To jest dla nas w tej chwili ważniejsze. On wybuchnie, prawda? Nie. No właśnie, i te... To się w sumie nie duplikuje. Nie wiem, czemu mieliśmy dwa. Nie mam pojęcia, naprawdę. Te same klucze nam sypią. Oż ty zjadł jeden, ty. No. Pajączek. Zgasiła nam mędrę ten płomyk, no. Naprawdę jest ciężko utrzymać te płomyki. Jest boss. Ale chcę iść do treasure roomu jeszcze. Zobaczymy, co tu jest. W ogóle powiem wam osobiście, że dzisiejszy odcinek będzie spóźniony. Nie wiem, o który on w ogóle wyjdzie. Nie mam pojęcia wręcz, o który on wyjdzie. Z tego powodu, że zaczynam oficjalnie urlop. W sensie, no już w pracy zacząłem oficjalnie urlop. I powiem wam troszeczkę, że zaczynam się szykować do wyjazdu. Kurde, czwarty klucz, naprawdę. Ej, a to w ogóle założyłem, że ona ma jakąś dziwną umiejętność. Z tymi serduszkami. Nie wiem, czy widzicie to samo, co ja. Au! No i że gonią, to jeszcze strzelają. Przesada. Zobaczcie, że ona ma tam na dole pod kluczem jeszcze serduszka pokazane. Ciekawe, co to daje. Blue Baby... Nie, Berciszek Robercik? What? Zajucznik z zwykłymi łzami zadaje 3,5 obrażenia na łzę. No niedużo. Jakaś bomba, coś, nic. Brother Bobby, kurczę, a nie Berciszek Robercik.
Kto ten Isaac? Kto ten Isaac? Dobra, idziemy na bossa. Dwa serduszka, zero bomb. Lipa. Lipa, lipa, lipa. Nie podoba mi się to. Hound. Jeszcze to jest boss, którego naprawdę nie lubię. Pytacie się dlaczego? Z tego powodu, że te cholerne duszki są naprawdę bardzo ciężkie. No właśnie, no one są głupie wręcz. One są mega głupie. Półtora serca. Robercik. Ty Robercik, uspokój. Pa? Oż ty! Pół serca, pół serca, pół serca, pół serca, pół serca. Ale będzie lipa, jak to przegramy, nie? No właśnie. Jest cwany. Dobra, nie robimy już tak. Niebezpieczny pod tym względem. Dobra, zdechnij. Pół serca, ale lipa. Ale lipa. Jeszcze jest Mother. 2,25 zasięgu, 0,5 wysokości US. Może jedną osobę serce, to się przyda. Niestety czerwone. No i teraz pytanie, czy ryzykujemy? W teorii możemy iść z Sacrifice Roomu. Coś jeszcze sobie ugrać na ten temat. Bo będziemy mieć na jedno serce tylko na następne piętro. To nie jest dużo. No ale mogą być tam bomby. Jeżeli będą bomby, to będziemy mieć jedno serduszko dodatkowe. Ale lecimy. Jedno będzie dupa. O! Dobra. What? Czy ty nie możesz mieć... To jest grane. Jak to działa? Jak to działa? Księga pomyków jest beznadziejna. Totalnie beznadziejna. Fuck, no trzy serca. Ale Lipton. Nie no, musimy znaleźć jakiś inny przedmiot. To jest fajne, ale no to by było fajne, gdyby nie to, że zabiera nam serca. Bez sens. To poznam na Angel Room. Ale tu nic nie ma. Tam wejść nie wyjdziemy. Jest Treasure Room. Pierwszy zabity wróg w pokoju wybuchnie i zarazi bliskich przeciwników. Może być niebezpieczne. To może być niebezpieczne i to bardzo. Kurde. Wezmę to serduszko, no ale... Nic innego nie wezmę. Pod speed up. Z sklepu? Chyba tak. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, no ale jednego przedmiotu nie będziemy mieć. Jest bez sensu, zamienia te szare serduszka na te szoty. Naprawdę bez sensu. Ej, dobra, ale za to ten przedmiot z... Ojojoj. Z tym wybuchaniem, to jednak jest spoko. Myślałem, że to będzie wybuchać tak normalnie, w sensie wybuchać, ale to nie wybucha, tylko zaraża. Tylko te akurat gnojki są na to odporne. Te gnojki są na to odporne. No, miałeś zarazić. Może nie zaraziłeś. I no miał jednego pierwszego przeciwnika zarażać.
Dobra. Mamy już 3. Mamy już 3. No i super. Oj, ty jeszcze tu żyjesz. No i straciliśmy 2, no świetnie. Ty trzymasz nienaładowany przedmiot, aktywny półtora obrażeń. Uuu. To może nie być głupie. Masa statów poszło w górę, tylko czy mi się wydaje, czy my jednak nie dostaliśmy tego? W ogóle da się wyrzucać coś trinket i tym podobne? To jest pytanie. Nie, nie chcę. Nie chcę tego. Charge bars, co to jest? Active cam. Nie ma tutaj tego. No nie zauważyłem, żeby ten trinket nam coś dodał i to jest najgorsze. Liczę na jakiegoś Lucky Rocka. Niestety. Dobra, sklep sobie już ogarnęliśmy. Skarpetki sieroty. Odporność na obrażenia od mazi i podłogowych kolców. Świetnie. Zaraz prędkości plus 2 serca duszy. To jest tak, jak my ich nie możemy mieć. Oj, teraz nienaładowany przedmiot dało nam statystyki w górę, faktycznie. Oj, teraz naprawdę widzę, że to są statystyki w górę. Klucz. Teraz mogę iść na bossa. Teraz mogę iść na bossa. Dobra. A, bo dobra, już wiem, na jakiej zasadzie ten przedmiot działa. To zaraża. Ej, zobaczcie, że on musi być całkowicie nienaładowany. Ja się na zero. Tylko najlepiej ładować się na bossie dopiero. Zobaczmy, co jest w sklepie. PhD. Lepsze pigułki, pozwolę pigułka, leczy 2 serca, więcej pieniędzy z automatu krwiodawstwa. Średnio. No ale dobra. Niech będzie to PhD. Teraz chyba nie mamy negatywnych. Vacancy forever. Zobaczmy sobie to. Two diamonds. Mogę najpierw to kupić. Kurde. Ale jestem głupi czasem. Okej. Okay. Nie ma dupy, nie urywa, no ale mamy Two of Diamonds, więc w razie czego sobie to jakoś jeszcze ogarniemy. Ja chcę bossa. Ja chcę teraz bossa. Mamy 3 płomyczki. Mamy nadal 100% na Angel Rooma. To jest, to się chwali. To się chwali. Oh shit. The Mystery Gift. Okej. Kolejny. No tylko co z tego? No właśnie co z tego? No nie wezmę tego. Dobra. Widow. Pygnojku. Dobra, 100%. Jest Angel Room. Jest Angel Room. Plus jedno zdrowie, leczy jedno drzewem serce, powoli regeneruje zdrowie. Spoko. Placenta. Plus 2 serca dusz, obrażenie raz 2, jeśli nie posiadasz żadnych rannych czerwonych zasobników. Bez względu na zasobniki, wyłączy się na pokój przy otrzymaniu obrażeń. Biorę. Wow. Jest kozak, jest kozak. To jest spoko. Kurde no. Głupia mucha. Głupia mucha. Dzięki, kurde. Świetne. Świetne, totalnie świetne.
Dobra, tam chyba wszystko sobie ogarnęliśmy. I secret roomy mamy porobione. Lecim chyba. Chyba lecim. No to lecim. Okej, przepraszam was za to chwilowe cięcie. Lecimy dalej. Odbyt, uspokój się. The Devil. Dwa obrażenia w tym pokoju, spoko. Możemy wziąć na ledy. Ej, naprawdę, nawet spoko jest ten przedmiot. Byłem sceptycznie nastawiony, ale teraz już nie. Nie, no elegancko. Elegancko. Tylko no mówię, no lipa, że mamy tyle kontenerów. Do tego Devil Rooma. Zwykły grzyb. O, no nie! Pride, ty dziadu. Pride, ty dziadu. Kurde. Wąt gnoju. No, bez jajec. W ogóle DPS-a teraz nie mamy. No tak, pewnie. Jak się osłabi przed bossem, nie? Tensji logika. To jest chyba na piętro. To jest na piętro problem. 50% szersze łzy. Nie. Bez przesady. Jest boss. To idziemy na bossa. O nie. Jakiś elite beep. No, ty chwiucie mały. I jak on nawala. Naprawdę, on jaki jest szybki. Ten skok porąbany. Dobra. Katakumbę blokowaliśmy. No tak, jeszcze mi zgasił piut. Jedno zdrowie, ale czy jedno czerwone serce? No dobra. No ale naprawdę, nie ma rewelacji. Co my tu mamy? Szansa na spełnienie podwójnej wersji na pick-upy. To nie jest głupie. Nie jest głupie. Wiem, że to jest spoko. Tak, Two of Diamonds. Mamy Two of Diamonds. I można by było sobie najpierw zduplikować te rzeczy. Tu jeszcze mamy jakby nie patrzeć Sacrifice Room. To jest 100 obrażeń przeciwnikom w tym pokoju. O. 2 na 10, nie? Wszystkie zasobniki na serca poza jednym. Tworzy od 1 do 4 czerwonych serc. Ej, nie rozumiem. Krwawe wymioty. To lipa. Tutaj tego nie biorę. Dobra. Tego to ja nie chcę. Jest The Devil jeszcze. A,
Aj, no właśnie, bo to dopiero tak naprawdę pierwszy ten nasz przeciwnik, który tu jest w pokoju, dopiero otrzymuje te obrażenia. No bomba się przyda. Jaka by nie była, się przyda. Już ty kurwa mendo jedna, no. Złoty klucz teraz. Złoty klucz teraz, naprawdę, gro. Dobra, secret jest tu. I found pills. Ten Seaver mogłem sobie to wziąć w sumie. No cóż. Chyba mogłem to wziąć, nie wziąłem. Naprowadzone bomby. Powiem wam osobiście, że... A, jest mi wrażliwy na Colson, tak, Jezu. Zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym. No dobra, biorę to Two of Diamonds. Biorę też i to. Devil. Devil daje nam obrażenia. O, to jest Super Secret Room. Jednego złapało. Więcej monet, to mogę dopiero teraz użyć Two of Diamonds. No, no niestety. Dobra, zbierzemy to. One plus one free forever. Spoko. Two of Spades, podwójne klucze. No nie interesujący zbytnio. Miałem nadzieję, że to może będzie Joker. Niestety nie. Uuu, leczenie nam dało. Dobra, no lecimy. Lecimy. Katakumpsy. Katakumpsy. Tak? Jadło ładnie. Oj, 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 oj. Wziąłbym sobie to. Wziąłbym sobie to. No i świetnie. Jezu, niech to chciałem. No dobra, no Devil poszedł w cholerę. Devil poszedł w cholerę. Co my tu mamy? Lamp Constant, to słup światła. Aha, to jest słabe. To nie. Joker! W końcu. Nie bierzę. Może nam się coś z resty będzie na drugi poziom w razie czego. Liczę na to. O, jak pięknie. Kontenerki zdrowia. Bozo. Nowy przedmiot. No i fajnie. Nowy kontenerek. A? Jest Angel Room. Plus jedno serce duszy, 0,7 szybko strzelności znacząco się zmniejsza. Może być. Zawsze tears up, nie?
Wow. Dobra. Strzela. Latanie, widmowe łzy. Pokoju może się pojawić nawet po handlu z diabłem. Niby spoko, ale nie dla mnie. Sprowadzam twoje zdrowie do połowy serca, dostajesz jedno serce duszy raz na pokój. Biorę latanie. Biorę latanko. Mamy jeszcze rajczego Jokera. Następne piętro. Myślę, że to jest spoko. Myślę, że to jest bardzo spoko. Oj, dostałem się do tego miejsca, co chciałem. Dostałem się do tego miejsca. Bardzo mnie to cieszy. Boże, chmury gazu, nie chcę. Zostawię Jokera i będzie problem. No i z latankiem to jest inna zabawa, no. Z latankiem to jest inna zabawa. Pyk. Zobaczmy ten arcade room. O, nieśmiertelność, to mnie też nie interesuje. O, i świetnie. Mogę oddać serce najpierw, ale no dobra. Śmiertelności też nie chcemy. Oddaj mi Jokera. No, to Spectral Tears to też jest coś pięknego. No jak wybuchał, nic nie zauważyłem tego. Ej, ale Tirsa mamy ładny. A, gdajku. Dla psa kiełbasa, dla pana to. No i jeszcze HP up, świetnie. Świetnie, kurde. Podoba mi się to, podoba mi się to bardzo. Dobra. Zdechło to cudo. O nie, kolejorze! Kolejorze! Nocha, kolejorze. Spider Baby, tworzy pająki, gdy zabijasz wrogów. To może być spoko. PlayStation 2. Ej, spoko naprawdę. Bomba, no, naprawdę świetne. Naprawdę świetne. Pełne wyleczenie, większy zasięg, to też spoko. Pełne wyleczenie. Kurde! Naprawdę... Naprawdę, gro... Jaja robicie. Teraz pytanie, Joker czy pigułka? A nie, to chmura gazu jest, czekajcie. Nie, to dobrze. Infested. Full health. Nie, to nie jest to samo. Był bad gas tylko. To mi Jokera pokazywało. To mi Jokerka pokazywało. Dobra, tu wejście jest możliwe, tutaj też jest możliwe. Tam już widzę, że jest niemożliwe. Czyli tu może być. No właśnie. Dobra, bombka, nawet 3. Fajnie. Wysadzi ich.
Lucky Toe. Sporo nowych itemków. Dobra, idziemy niżej. Idziemy niżej. Tu może być jeszcze... A nie, Super Secret już mamy otwarty w sumie też. No ta. No to lecimy. Dobra, devsy. Ty gnoju. Tenchum. Nie? No kurde, naprawdę tyle mi zrył gnój jeden. Tyle mi gnojek zrył. Dobra. Tego nie chcę na razie. Nie opłaca mi się to na tą chwilę. Kolejny cwaniak mi to zrył, no. O ile bomb. Coś pięknego. O, Shiro. Jeszcze bliżej, jeszcze musisz. To tyle, że mamy dużo tych pająków teraz. No ale bomb mamy też od groma. Sojusznik wykonujący twoje polecenia. Otwiera drzwi, skrzynki, przynosi przedmioty, kradnie ze sklepu od diabła, walczy z wrogami, wybucha oraz naciska przyciski. Jestem skłonny... O kurde, to można mieć dwa przedmioty. Emperor. Ha, w ten sposób. W ten sposób, no dobra. Nie rozumiem, na jakiej zasadzie to ma działać, ale okej. Wow. Clicker, zmienia cię w inną postać. Usuwa ostatni przedmiot, jaki zdobyłeś. Bounce Random Wisp. Właśnie, ale zobaczcie, że nie możesz tej książki pozbyć, nie ma opcji. Możesz mieć dwa przedmioty, tylko i wyłącznie. Kurde, lipa. Snigula. Pierdykło mocno. Tam secret room otworzyło. Hairpin? Nie wiem, jak to się nazywa. Dobra, co to jest za karta. Tu mamy depto przeciwnika, zadając mu 300 obrażeń, okej. Ale nie chcę tego. Loki. Takie jest w miarę i... O nie, no kurde, nie zauważyłem tego. No kurwa, kto robi takie mapy porąbane, no ludzie. Gasaj. Lock up, świetnie. Joker.
Danger Room. 50% jeśli masz księgę Beliala. No dobra. Nie mam nic z tej księgi Beliala. Da się z tobą pojedynkować? Daleko? Nie, nie da się. I postać musi być odblokowane to. To może być super secret room. Niestety nie. Bierzemy stopę mamy. High Priest. Tu było co? Roll bomby, okej. Okay. No tak, z tego roomu nic nie mamy niestety. Tylko ten key był. Nie wiem, jakiego nie zauważyłem, ale okej. Okay. Rozglądam jeszcze za... secret roomem. Jak jest, jak ja cię nienawidzę. Ty gnoju. Nienawidzę tego moba. Okej. Okay. Nie wiem, jak to się stało, ale jakoś się stało. Ty padalcu jeden. Tu jedynka devsy. Tak, jedynka, czyli na następnym pokoju w teorii będziemy mogli... będziemy mogli sobie zdeponować trochę. Już idziemy tym razem tu. Tak myślałem. Tak myślałem. Wszystkie straciłem, naprawdę. Bez jaj. To nam nie wyszło, naprawdę. To nam nie wyszło. Dobra, tu jest challenge room, na którego... byliśmy tu już chyba. Tak, byliśmy. No kurwa. Wiecie co, ja i tak trochę zdeponuję tej kasy już w tej chwili, bo nie wierzę, że my tyle w teorii... że my w teorii tyle kasy potrzebujemy. A na drugim piętrze już może tego nie być. Proprietary level 2. Świetnie. 19 sobie zostawię. Chociaż do 15 może. Dobra, jestem chyba gotowy. Tu pokazuje, że jest serduszko jeszcze, co? Nie. Coś się grze porąbało. Idziemy. Dobra, devsy dwójeczka. Wow. Czemu my teraz otwieramy sekrety? Otwieramy sekrety za pomocą mojej jakby jednej, wiecie. To mnie teraz też zniknęło. Nie wiem jak to działa. Naprawdę nie mam pojęcia. Nie mam totalnie pojęcia. Tylko to ogólnie jest lipa, bo my tracimy to, prawda, non stop. To krwawe wymioty chyba, tak? Tak, to nie chcę tego. No i po debil roomie. Przestań. Kolejny arcade room. Dobra, na razie tego nie rozwalamy. Larry Junior.
Dwa serca dłuższe, to też może być spoko. No dobra, no zyskaliśmy dwa pomyłki, przynajmniej tyle dobrze. Tyle dobrze. Oj, na to liczyłem, naprawdę na to liczyłem, że jednak to zadziała. Wzywasz monstro na jeden atak. Nie rozumiem. Ciekawe. To są co 3. Nie. Ej, nie wiem. Dobra, zobaczmy jak to działa. Zobaczmy jak to się kombuje. No co, naruszenie połowy serca, powietrzenie pokoju. Jeden. Teraz chyba niezniszczalne to. Ten jeden nasz, że tak powiem, płomyk. Jeden płomyczek. Detonacja bomb na życzenie. Lipa. Jeden wisp na zdetonowaną bombę. Ej, to może nie być głupie. To może nie być głupie. Ej, zobaczmy jak to działa. To może nie być głupie. My 30 bomb. To może nie być głupie. No dobra, spróbujmy. Mamy już 3 wispy. Trzeba uważać, nie wiadomo. To może naprawdę nie być głupie. Z jednego wispa rozwaliło znów. Nie wiem jakim cudem, ale okej. Okay. O, patrzcie jaki fart. Dajcie mnie bama, dajcie mnie bama. Jest mother, o. Jedno szczęście, jedno serce duszy. Zero po wysokości lotu bez łez. Lotu łez, przepraszam. I zasięg większy, świetnie. Bardzo fajnie. No się tylko, no nic to nie daje już, kurde, no taka lipa. Pod tym względem, że on nie może mieć tych serduszek, to jest naprawdę dupa straszna. To są devsy dwójkę, już to już będzie matka. Już będzie matka. Tu skrzynka się w ogóle zapodziała. Gdy poruszają się pod kątem. Gwarantuję widmo łzy. Ej, nie jest to głupie nawet. Dobra, jest to głupie. To nic nie daje. To nic nam nie daje. Kurde, no nie. Zapatrzyłem się. Czekajcie, liczecz to było. Więcej pojawiających się baterii. Przypuszczam czas na odładowanie jednego ładunku twojego przedmiotu aktywnego. Średniak. Średniak, średniak bym powiedział. I to mocny. Dobra. No wejdźmy sobie tu.
chmurę gazu. To nic dla nas. Dobra. Pół serca poszło. Ale to nie szkodzi. To nie szkodzi. I czy metal bomby też będziemy kontrolować pod tym względem? Jestem ciekaw. Spróbujmy. Tak. Chyba nam nie dało. Chyba nam nic nie dało. Pyk. Gdy trzymasz naładowany aktywny przedmiot, to większe obrażenia wtedy. No właśnie, tylko czy on jest naładowany, czy on jest nienaładowany? Ten bulb nie działa niestety, ani jedno, ani drugie. Kurde no. Lipa. No to chyba wezmę naprawdę sobie tamto. Leńko. No dobra, wezmę to. Zawsze jakaś szansa, prawda? Zawsze jakaś szansa. Dobra, resztę zdonetujemy i tyle. Reszta leci na donate'a i tyle. Zawsze jakieś leczonko jest szansa. Spoko. Secret room. Super secret room zrobiony. Tutaj też porobiony. Dobra, dało nam dało. Essa. Essa. Dobra. Funny game. Jedno zdrowie, 0,7 szybko strzelności, minus 16% szybkości strzałów. No, zobaczymy, jak to leci teraz. No, nie przeszkadza. To mnie nie przeszkadza. Dobra. Utero. La Uterio. Dziwo, na pewno nam się jakoś ładnie skombowało nawet. Kurde, faja. Nie pykło. Jeszcze sobie zgasiłem chyba sam. Tak, shotguna walimy w tej chwili. Nie. Nawet wyszło. Jest mother. Będziemy matką. O, 1,5 zasięgu, wysokości łez. Świetnie. Jest mother. Spoko. Range up to mamy piękny. Hop. I kubki sobie weźmiemy jeszcze. Mówię, gdyby się jeszcze gapi przydą, żeby było spoko. Tylko zważcie, że mamy nóż na tyłku. Jak nasza matka. Identico. Więcej kluczy, więcej wszystkiego. Pykło. Chyba nam coś rozwaliło. Jeszcze gały.
jeszcze serca. Kurde, jak tam pogasiło dziadostwo. No. A można więcej? Nie, niestety nie. 6 jest chyba maksymalnie. Nie musiał mi zgasić, no i. Z tych bomb to naprawdę coraz mniej mamy. Widow. Messenger, świetnie. Zmniejsza opóźnienie wystrzału lewego oka o 28%. Miło. Milusieńko. Woda święcona tworzy kałuże mazi w miejscu, w którym rzucisz. To jest pewnie przedmiot. No nie. Z wami oczywiście walczyć nie mogę. Nie. Szało nie ma dupy, nie urywa. Nie będę kłamał. Myślałem, że troszeczkę ten Angel Room będzie lepszy. Znaczy, no... Wiecie... Lepsze to niż nic, prawda? Moon... O, i kolejny sekretny pokój. To super sekretny, a sekretny też jest co innego, prawda? Pieniążek. Okej. Wow, jak to szybko wyleciało. Monkey Paw. Masz połowę serca, tworzy czarne serce. No, tylko nam to nic też nie daje. Dobra, ale na szczęście tak, po lewej stronie mamy, jakby nie patrzeć, jeszcze serduszko. To sobie zregenerujemy. Jak widzicie, troszeczkę zacząłem też wchodzić do tych sacrifice roomów. Stwierdziłem, że no jednak jakieś przedmioty fajne mogą tam być. No i faktycznie coś tam było. Coś tam było. Dobra, idziemy na następne piętro. Już jestem wręcz pewien, że nie zdążę tego wyrenderować. Dobra, Utero 2. Czy łąb? O, teraz łąb. Coś nie było Utero chyba. Coś nie było Utero. Malejesz swój hitbox również się zmniejsza, ale ja nie chcę. Health up. Jere. Powiem wam szczerze, co sądzę o tym przedmiocie. Jest fajny pod tym względem, że jakby nie patrzeć, no broni nas też przed pociskami, prawda? To daje sporo. To daje sporo, bo dzięki temu też możemy, no, mieć tego Daily Rooma. Jest szansa, że go będziemy mieć przynajmniej. Niedużo, bo niedużo, ale jest. Lepsze to niż nic. Nie no, pięknie. O nie, ale wy to jesteście słabi. Was to nie lubimy. Zdrowie wzrasta. No kolejne health upy, no. Fajnie. Bardzo mi się to podoba. No w ogóle sobie zróbmy secreta. No, coś ładnego, no. Do tych bomb mamy naprawdę teraz mniej. No, ale na szczęście tu i tak tylko do serca dochodzimy. Nic więcej. A na razie nie rozwałem tego nawet. Laloki.
Oż ty gnoju. No, trochę nam tego tutaj porozwali. Czemu ja nie dostaję kolejnych węgierków? Halo? Co tu się odwala? Dałem już tylko 3. Tyle bomb wywaliłem. Co się dzieje? Teraz mi kiedyś dostałem. Ciekawe. Kurde, kto wymyśla takie pokoje? Naprawdę, kto to masochista? Dobre obrażenia, to przynajmniej. Przynajmniej to. Czy challenge room jest zamknięty, zamknięty. Nie trzeba mieć jedno serce. Większa prędkość, dobra. Teleportuje się na start piętra, to nas nie interesuje. No naprawdę. I chuju muju. Taki Pac-Man. No dobra, mamy tu już bossa. Mamy tu już bossa. Teraz będziemy to chyba kończyć. Będziemy to chyba kończyć. Oczywiście sobie serduszka jeszcze też pozbieram, bo trochę ich potraciłem. Nie wyczajny! Ja sobie mam coraz więcej. Niech na sali. Jeszcze musiał mi zniszczyć, co? Gnój jeden. Teraz wybuchło samo. Teraz wybuchło samo. Dobra, idziemy. Idziemy na serducho. No ty gnoju! To ja tego nie pokonam. No dobra, pokonam. Ale jakim kosztem? Dobra, everything is terrible. The game just got harder. Okej, okay, 2 achievementy nam skoczyły. No nie jest źle. Hat-trick. Zrobiliśmy to. Godzina czasu. Równa godzinka wręcz można powiedzieć. Jest 59,4 minuty. What? Dobre. Dobre. Dobra, mamy kolejne achievementy. With Baby, Ace of Club. Fajnie. Udało się to zrobić, czyli mamy w tej chwili Bethany zrobioną na serduszku, świetnie. Co do tego przedmiotu, on jest ciekawy. Naprawdę jest ciekawy, zmienia całkowicie gameplay, bo trzeba uważać na czerwone serca.
mamy te obrażenia większe z tym przedmiotem jeszcze, który znowu fajnie się kombuje. Myślę, że są lepsze przedmioty jeszcze do kombowania. Na przykład jakieś, nie wiem, jedynki typu na przykład Guppy's Head. O, to by było świetne. To każdy pokój możemy sobie dublować. To jest naprawdę genialne. I z pewnością będę chciał to jeszcze sobie ogarnąć. Ale tymczasem, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja zanim filmu grę dla Shiro. Widzimy się oczywiście w następnych odcinkach z The Binding of Isaac. Trzymajcie się. Hej, hej.